Piłkarze nożni Wieżycy Pelplin niespodziewanie przegrali przed własną publicznością 0-3 z przedostatnim zespołem czwartej ligi weekendem Luzino. Porażki doznali również piątoligowi piłkarze Wisły Tczew. W Dzierzgoniu ulegli wiceliderowi Powiślu 1-3. Znakomity mecz o pierwszoligowe punkty rozegrały w miniony weekend piłkarki nożne Pogoni Dekpolu Tczew. Pewnie pokonały drugi zespół Szkoły Mistrzostwa Sportowego Łódź. Drugi zespół Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Łodzi, boisko na stadionie imienia Jana Stachowiaka w Tczewie, będzie uważać za pechowe. W ubiegłym sezonie SMS 2 doznał tu najdotkliwszej porażki 1-4. W minioną sobotę znów tczewska ekipa okazała się zdecydowanie lepsza. Piłkarki Pogoni Dekpolu od początku były skoncentrowane i groźne w ataku. Już w trzeciej minucie Magdalena Sobal znalazła się w sytuacji sam na sam z bramkarką SMS, ale przeniosła piłkę nad poprzeczką. Chwilę później Wiktoria Osowska wykazała się znakomitą intuicją, przechwytując piłkę w polu karnym gości, po czym minęła bramkarkę SMS i skierowała piłkę do siatki. W 10 minucie po świetnym podaniu Nadii Czarneckiej Osowska wdarła się w pole karne i została sfaulowana. Rzut karny wykorzystała pewnie Magdalena Sobal i Pogoń prowadziła 2-0. Potem mecz się wyrównał. Piłkarki łódzkiego SMS doszły do głosu. Ich ataki skutecznie rozbijały jednak obrończynie Pogoni. Łodzianki nie potrafiły wykorzystać wielu stałych fragmentów gry, na przykład rzutów rożnych. Gdy zawodniczki SMS stworzyły już znakomitą okazję, to barierą nie do przejścia okazywała się dla nich bramkarka Pogoni Natalia Niemaszyk. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem zespołu Mateusza Sroki 2-0, jednak SMS pokazał dobry poziom gry i ambicję. Kibice nie mieli wątpliwości, że po przerwie tczewianki muszą zachować koncentrację. Okazało się, że Pogoń była w sobotę bardzo skuteczna. W 52 minucie w zamieszaniu podbramkowym sędzia zauważyła zagranie ręki zawodniczki SMS i podyktowała kolejny rzut karny. Podobnie jak w pierwszej połowie, piłka po uderzeniu Sobal odbiła się od słupka i wpadła do bramki. 10 minut później Osowska przeprowadziła długi rajd i dograła piłkę w pole karne, gdzie akcję wykończyła Julia Jędrzejewska. W 68 minucie hat-tricka skompletowała Magdalena Sobal. Zdobyła tym samym gola ustalającego wynik meczu na 5-0. Końcowy kwadrans należał do zespołu gości, który przejął inicjatywę, ale SMS nie strzelił nawet gola honorowego, w czym dużą zasługę miała tczewska bramkarka. Z okazałego zwycięstwa zadowolona była obrończyni tczewskiego zespołu Monika Wziątek i trener Mateusz Sroka. Głównym założeniem tego meczu było właśnie to zero z tyłu, bo w tych pierwszych kilku meczach trochę bramek wpadło, więc bardzo cieszymy się, że udało się to zero z tyłu utrzymać. No i myślę, że bardzo dobrze każda z nas dzisiaj w tej defensywie, mimo że może znalazł się kilku błędów, to na pewno było zaangażowanie na 100%. Ten mecz może byłby i wyrównany, ale zaczęło się bardzo pozytywnie od szybkiego 2-0. Chyba po 10 minutach już było prowadzenie. No tak, no mogło być jeszcze 3-0, tak? Bo mieliśmy na początku jeszcze sytuację sam na sam. No dobrze, weszliśmy w mecz i to jest duży pozytyw. Tak? No ostatnio z Olsztynem weszliśmy troszkę gorzej i w tym meczu mieliśmy taki cel, żeby fajnie to wyglądało od początku meczu, a dwa to, co Monika powiedziała, żebyśmy nie stracili bramki w całym meczu. Dlatego też tak bardzo mocno, nawet w końcówce przeciwnik miał trochę sytuacji, ale nie chcieliśmy tej bramki stracić, bo trochę za dużo straciliśmy do tej pory. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony, bo myślę, że sporo sytuacji sobie wykreowaliśmy z bardzo silnym zespołem, jakim jest SMS Łódź. On zawsze jest bardzo wysoko w tej lidze, więc jestem bardzo zadowolony ze swoich dziewczyn. Nowe zawodniczki coraz jakby więcej grają w tej drużynie. Jak trener ocenia właśnie postawę tych, które przyszły przed tym sezonem? No ja jestem bardzo zadowolony. Tak jak na początku ligi mówiliśmy, że dziewczęta przychodzą z niższych klas rozgrywkowych. No Monika tutaj miała okazję występować w pierwszej lidze 2 lata wcześniej, aczkolwiek z niższych klas rozgrywkowych, a widać, że już wchodzą, grają w podstawowym składzie. Cały czas są to młode zawodniczki, które chcą się rozwijać, ambitne. Ja to widzę po postawie na treningach, że cały czas słuchają, są zaangażowane i chłonne wiedzy. I to widać na boisku, tak? Na pewno jest tu bardzo duża wartość dodana. Teraz na pewno regeneracja po meczu i od poniedziałku jedziemy dalej i będziemy walczyć o kolejne 3 punkty.